czym dla was są święta? Lubicie w ogóle święta Bożego Narodzenia? Myślę, że są na pewno okazją do spotkania się ze swoimi bliskimi. Nawet jeżeli mieszkają daleko od nas, to możemy się z nimi spotkać i miło spędzić jakieś parę dni. Co w tych świętach lubicie najbardziej, dziewczyny? Wy też bierzecie udział w tym świątecznym sprzątaniu, w tym całym harmidrze takim przedświątecznym? Ja tak. Myślę, że najbardziej lubię pieczenie pierników z moim bratem, z moją mamą. To jest takie coś, co rzeczywiście sprawia, że czuję właśnie, że są święta. No i jak już te święta przychodzą, Wigilia, co najbardziej lubisz? Wigilię, może drugi, pierwszy dzień świąt? Myślę, że Wigilię i dzielenie się opłatkiem. Bo rzeczywiście to jest taki czas, kiedy możemy sobie wybaczyć, tak, pojednać się, no i po prostu jakieś tam sobie życzenia złożyć, tak. A jak jest z tym jedzeniem, słuchajcie? 12 potraw też tak tradycyjnie, czy nie bierzecie tego pod uwagę, czy to musi być te 12 potraw? Czy musi być zawsze coś konkretnie i nieważne, co by było innego? Nie no, święta bez pierogów to w sumie nie święta. Co jest takim najważniejszym wypiekiem bądź produktem, którego nie może u was zabraknąć, chłopaki? No, na pewno lubicie jeść, prawda? Mi się wydaje, że zdecydowanym must have są pierogi oraz barszcz z uszkami. I bez tego święta już nie są takie same. Gdyby nie barszcz z uszkami, to ciężko by było. Ojej. Wow, wszyscy pierogi, barszcz, czyli słono, coś na słodko też? No dokładnie, na słodko pierogi z makiem i z rodzynkami. Też pierogi. Ale pierogi. No, ale... Pierogi rządzą w święta, rozumiem. U was też pierogi? Ja jestem na przykład fanem kompotu z suszu od mojej mamy. To jest może nie potrawa, ale naprawdę jest wyśmienity. Potrawa też, no bo te śliwki się później zjada, no nie? No, no tak, zgadza się. Słuchaj, ty co w świętach lubisz najbardziej, powiedz? Może czymś się tu wyróżnisz? No ja za świętami generalnie nie przypadam. Ale coś, jakiś plus wolne jest na przykład, może odpocząć? No to jest niebywały plus, zapewniam. Można począć od szkoły między innymi. Szczególnie w klasie maturalnej, dokładnie. Dokładnie tak. Gania ją do porządku w domu też jest tak, że przed tymi świętami jest tak, wszyscy się na ten porządek tak ustawiają. No, trzeba trochę popracować w domu, posprzątać, okna pomyć, wiadomo. No trzeba, no. Najprzyjemniejsze rzeczy. Słuchajcie, a co robicie po Wigilii? Pierwszy, drugi dzień świąt już jest taki odpoczynek? Czy odwiedzacie rodziny może? Jeszcze rodzinę odwiedzamy, ale to też część odpoczynku. Słuchajcie, no to jak święta, pierwszy raz mamy w Kołobrzegu kołobrzeską kolędę. Tutaj już jeden z wykonawców. O właśnie. My tą kolędę puścimy dla wszystkich Kołobrzeżan, żeby ją usłyszeli i zobaczyli. Słuchajcie, no pomysł na kołobrzeską kolędę się wziął tutaj od was. Skąd słowa, skąd pomysł na słowa, na ten teledysk? Słowa napisał Bartek Jasiński. Sam teledysk został nagrany przez panią... Bartek, pomóż. Tak, przez panią Joannę Marchewkę. I... Brawo! No i dzisiaj mamy premierę, wielką premierę, wyczekiwaną, jest fajnie. Słowa takie wpadające w ucho dość, prawda? Słowa specjalnie, żeby wszystkim mogło łatwo wpaść w ucho, żeby można było nosić przez całe święto. Mam nadzieję, że wpadają w ucho. Zależało mi, żeby ta kolęda trafiała do wszystkich, żeby tekst trafiał do wszystkich, bo przesłanie jest takie, że robimy się dobrzy na święta. Nie róbmy się dobrzy tylko na święta i przez cały dzień i cały rok wprowadźmy w dom tę magię świąt, bo każdy dzień jest tego wart. Wow, to tekst oczywiście, prawda? To z tekstu piosenki. Tak. Super, słuchajcie, czego byście życzyli wszystkim rówieśnikom, mieszkańcom, tym, którzy was będą oglądać, czego byście życzyli najbardziej w te święta? Ja bym powiedział, że pojednania, żebyśmy się tak nie kłócili o wszystko, tak jak mamy taką tendencję. Myślę, że trzeba się zgadzać jak najczęściej i dochodzić do kompromisów. To jest bardzo ważne, więc róbmy to na święta i w całym roku naszym. Właśnie, nie tylko w święta, prawda? Może w wytrwałości w postanowieniach noworocznych. O, właśnie. Bo niektórzy wymyślają sobie takie rzeczy i
dla mnie to nie jest jakaś specjalna okazja na wymyślanie, że stanę się lepszym człowiekiem na nowy rok. Można to robić na przykład w połowie roku, no ale niektórzy twierdzą, że to jest dobra okazja. Jeżeli już ktoś powie, że chce być lepszy na nowy rok, to niech się stanie lepszy na nowy rok. Słuchajcie, strefa młodzieży, tu tworzycie strefę młodzieży, jest was też więcej niż tutaj dzisiaj. Jaki macie taki największe marzenie, plan do zrealizowania teraz w najbliższej przyszłości, w nowym roku już? Myślę, że jak zawsze najważniejsze jest to, żeby zrobić coś dla młodych i żeby młodzi mogli coś robić dla młodych, bo oni o wiele lepiej wiedzą, czego młodzi potrzebują i co będzie młodym odpowiadać. Super, no my się cieszymy i młodzi na pewno, że coś takiego jak Strefa Młodzieży jest. Będziecie dbać o młodych i organizować fajne rzeczy, koncerty. My wam tego życzymy, powodzenia, dziękuję wam wszystkim. Dzięki bardzo. Choć minęło już tyle lat i tyle zmian jest wokół nas, to jedna rzecz nie zmienia się. Jeden stół i krzeseł krąg, ten klimat to magia świąt i nie powiesz mi, że źle ci z tym. I pokaż mu swój dobry gest. Na pewno też uśmiechnie się. Nadszedł czas, najwyższy czas, by zrobić kroki choć ten raz. Bliźnimi być i poczuć miłość raz. Idą święta. Uśmiech znieść i pokaż mu